Pomiar wykonany rentgenometrem 30 marca o godzinie 12:25. Włączamy rentgenometr, ustawiamy na najmniejszej wartości, czyli tak wygląda mniej więcej pomiar. Wartości bardzo śladowe, 0,5 mili rentgena na godzinę. Dla porównania siły, jaką wskazówka powinna się wychylać, jest tutaj kontrolne źródło promieniowania, które wskazuje mniej więcej takie wychylenia. Także śmiało można powiedzieć, że na dzień dzisiejszy zagrożenia promieniowaniem nie ma. Dziękujemy.